Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 Universe Mode. Przed nami pora na kolejne już row. Przedostatnie row przed galą Royal Rumble. Jest to też row po... Na ostatnio row ogólnie mieliśmy row Super Show. Teraz już wracamy do z powrotem takiego normalnego row, normalna arena. Takie normalne show. Choć tutaj myślę, że dość dużo się będzie działo, bo w każdej z dzisiejszych walk jakby... Można powiedzieć, że poznamy jakby osoby, które będą walczyły o mistrzostwo na Royal Rumble. W tej walce akurat nie będzie żadnej walki na Number One Contenders. Bo znamy już pretendentkę. Charlotte Flair, która jest zwycięzczynią Queen of the Ring, zmierzy się na Royal Rumble z Becky Lynch. Więc taki pojedynek zobaczymy. Tu nie będzie walki Number One Contender, tylko tu zobaczymy już aktywną jakby Number One Contender Charlotte Flair walczącą z inną rywalką. Więc już to jest kolejna potwierdzona walka na Royal Rumble. W następnej walce będziemy mieli Number One Contenders match i w main evencie też się dowiemy, kto zawalczy jeszcze o jeden pas, a dopiero przed nami, a teraz zobaczmy, kto zawalczy, to jest Charlotte Flair w tym pojedynku w openerze dzisiejszego row. I jej walką będzie Shayna Baszler. Shayna Baszler, jedna na pewno też z topowych zawodniczek, która miała walkę o pas kiedyś, ale nie miała walki nigdy one on one, więc pokonanie obecnej pretendentki może by jej walki nie dało, ale na pewno dużo jej by dało. Na pewno dużo by jej dało, bo pokonanie pretendenta, pretendentki, mistrza, mistrzyni to zawsze dużo daje. Naprawdę to zawsze dużo daje, więc na pewno dla Shayny też nie jest to jakiś byle jaki pojedynek. Nie jest to mało znacząca walka. Jest na pewno znacząca dla niej walka i zobaczymy, czy da radę tą walkę właśnie wygrać. Charlotte Flair kontra Shayna Baszler i możemy zaczynać ten pojedynek. Charlotte atakuje, ale nie trafia. Shayna Baszler za to łapie jako pierwsza Charlotte Flair i to będzie tutaj World Strongest Slam, można w sumie powiedzieć. Shayna zwykle się skupia tylko na... jeśli chodzi o submission, to zwykle poddaje poprzez duszenie, więc akurat tutaj, no, myślę, że może tutaj zaatakowała tą rękę, ale myślę, że nie wykorzysta to pod jakiś, nie wiem, submission na nogę, żeby poddać Charlotte. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tu też jest duża szansa, że w tym pojedynku zobaczymy poddanie, bo obie zawodniczki jako finisher mają submission, więc wiadomo, że Shayna tam może na pewno skończyć Charlotte przez przypięcie, może zacząć ją pokonać ogólnie. Tak samo Charlotte przecież ma natural selection, więc dobrze wiemy, że ta walka się może też zakończyć przez przypięcie. No zobaczymy. Zobaczymy. I mocne uderzenie, ale Shayna stoi na nogach tutaj dalej. Charlotte nie trafia. Shayna za to, DDT też nie ma tutaj kontra, wykonają Charlotte Flair. I Big Boot z miejsca, mocny, szybki Big Boot, Shayna. Myślałem, że wypada z ringu, ale jednak nie. Tutaj też miał być atak na nogi, to w sumie teraz możemy zrobić potencjalnie. Ale Charlotte nie trafia, to ona sama dostała takie kopnięcie, nie wiem, czy to było w brzuch, czy właśnie w nogi. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie Shayna trafia. Kontra za kontrę. Irish Whip i wraca tutaj na to, żeby nadać się na Big Boota Shayna Baszler. Teraz kopnięcie w nogę się udało. Jak już się raz udało, to Charlotte próbuje ponownie i jeszcze ponownie spróbowała, gdyby nie to, że Shayna tutaj wstaje, kontruje Shayna. Kopnięcie, uderzenie, jeszcze jedno uderzenie i na koniec podcina tutaj, tak można powiedzieć, Charlotte Flair. Row break jest. Nie ma row breaku, no tutaj sędzia prawie oszukała Charlotte, można tak powiedzieć, było blisko i by tak mogło być. Ale Charlotte by zobaczyła to, że sędzia nie przerywa tego liczenia. Shayna Baszler nie ma jednak. Myślałem, że już byłem przygotowany jakby na próbę kontrowania. Myślałem, że będzie jakiś suicide dive'a robiła. Świetne przejście w stylu takim MMA. Jeszcze kilka mocnych uderzeń od Shayny Baszler. Kontrę mamy i nie trafia. I nadziała się tutaj prosto na to właśnie uderzenie od Shayny. I jeszcze zobaczymy Gantrecz Power Bomba. I to może nie jednego. No właśnie, nie jednego nawet. I drugi jeszcze Gantrecz Power Bomb zrobiłem, czy trzeci w sumie. Możemy tutaj zrobić, aha, zapomniałem, Spira ma Charlotte jako sygnaturę. Dobra, Charlotte może wróci. Mamy w sumie dobry plan. Jak Shayna wstanie, to może się tutaj nadziać prosto na Spira. A, nie trafi. I to ona robi Spira. Ja tutaj byłem gotowy na to, ale nie mogłem tego zrobić. To miał być Spear w wykonaniu Charlotte, a był Spear w wykonaniu Shayny. Nie tak to miało wyglądać. No teraz jeszcze próba uszkodzenia nogi Charlotte, ale tak już mówiłem, wątpię, że to będzie jej potrzebne pod jakiś submission. Wątpię, że Shayna to jak... No chyba, że... A nie, ona chyba nie może ukraść finishera. No wtedy to by się mogło przesadzić znowu, a może jednak, jakiś ma plan może na to próbę poddania może, no bo coś za dużo tych ruchów robi, wydaje się, na tą nogę.
teraz już się skupia znowu na ręce, więc w sumie może chce mieć wszystkie opcje możliwe. Jak nie udaje się poddać przez duszenie, to podda przez jakąś, nie wiem, dźwignię na nogę. Jak nie na nogę, to na rękę. I tak właśnie próbuje Shayna Baszler mieć, aby wszystkie opcje możliwe. Kontra. I mamy szybkiego Spira. Szybko tutaj wystrzeliła Charlotte Flair z tym. I w sumie możemy spróbować figure 8. To może być poddanie. Wiemy dobrze, że Shayna to będzie niełatwa zawodniczka do poddania. Więc nie wiadomo, czy się uda Charlotte, ale zobaczmy, czy Shayna będzie klepała za chwilkę, czy jednak nie. I chyba nie będzie klepać, nie będzie chyba klepać. No właśnie to jest to, że to jest zawodniczka wytrzymała na pewno na ból, na próby poddania, więc ją tak łatwo nie da się na pewno poddać. No jak widać właśnie to w tym momencie, bo wychodzi z figure 8 w tym momencie. Shayna też już jest prawie gotowa na sygnaturę. I znowu tutaj obala Charlotte bez problemu. I czy to jej da sygnaturę? To jej nie dał sygnatur akurat. Przypięcie za to spróbuję sobie zrobić. Ale kickout też. Bez zdziwienia tutaj kickout wykonałem Charlotte Flair. I jeszcze mocne kolano, potężne kolano od Shayny Baszler. Po tym mogłaby próbować przypinać. Jeszcze to obalenie Charlotte i uderzenie w tą rękę. Shayna naprawdę się prezentuje dobrze. Shayna się naprawdę dobrze prezentuje. I jeszcze teraz będzie znowu w rękę. Może jednak właśnie, nie wiem w sumie, co będzie robiła Shayna. Może jednak będzie próbowała poddać. Może, nie, może właśnie nie duszenia, a jakaś właśnie próba, nie wiem, jakaś właśnie próba dźwignia ręka, albo na nogę znowu. I cały czas Charlotte nie kontruje tych akcji. I znowu ręka. No niesamowita naprawdę, jak atakuje wszystko, co się da. I była próba sygnatury, która się nie udała. I teraz jeszcze Spear nie ma. I finishera nie ma, wow. I Big Boot zrobiony szybko, wykonałem Charlotte Flair. Podnosi teraz Shayna Baszler. I będzie chyba Natural Selection. No, ale tutaj naprawdę była niesamowita końcówka, bo Charlotte skontrowała i sygnaturę, i finisher. Czy to jest koniec tego pojedynku? Mamy jeden. Mamy dwa, ale Shayna wstaje, a więc Natural Selection nie wyszło. Figure 8 leg nie wyszedł. No, co wyjdzie, można tak powiedzieć? Co tutaj może wyjść? Knee drop w wykonaniu jej ojca, w wykonaniu Ricka Flaira. No naprawdę nie wiem, co to jeszcze Charlotte może zrobić, żeby ten pojedynek wygrać. Zrobiła praktycznie wszystko. Może jakiś, nie wiem, moonsault może ma? Z samej góry chyba ma moonsault. A jednak nie. Może ma znaczenie, żeby je splasha. Żeby je splasha tutaj. Charlotte też ma... to jest przypięcie, dobra. Charlotte też ma resiliency, więc... Charlotte też ma właśnie resiliency, więc jeśli by potencjalnie Shayna dała radę zrobić finishera, to i tak... No nie podda, czy nam nie przypnie Charlotte, bo po prostu... Charlotte bez problemu z tego wyjdzie. Kolejny tutaj chop w jej wykonaniu. I to... To jest chyba próba sygnatury, tak, to jest sygnatura. Czy będzie przypięcie po tej sygnaturze? Nie będzie, ale będzie próba finishera. Ale finishera już nie będzie. Finishera już nie będzie. Shayna Baszler, przykro mi, ale finishera nie będzie. Za to będzie ponownie Natural Selection zrobione. No i w taki sposób walkę prawdopodobnie wygrywa Charlotte Flair. Mamy jeden, mamy dwa i właśnie mamy trzy. Świetny pojedynek pomiędzy tymi zawodniczkami. Shayna dała sobie wszystko. Miała szansę, bo miała sygnaturę jedną trafioną, jedną skontrowaną. Finisher miał dwa razy skontrowany, więc naprawdę Shayna miała okazję, ale Charlotte po prostu była lepsza. I jeśli Charlotte też będzie lepsza na Royal Rumble, to pokona Becky Lynch i zostanie nową Women's Champion. Pora teraz na kolejny pojedynek. I pora na drugą walkę i w tej walce poznamy number one contendera do walki o pasa United States, który obecnie posiada Solo Sikoa. Zobaczymy tutaj triple threat match, więc zobaczymy, kto z tej trójki, którą dzisiaj zobaczymy, zawalczy z Solo na następnej gali o pas. Pierwszym z nich jest Carmelo Hayes. Czy Carmelo Hayes da radę tutaj wygrać ten triple threat? Myślę, że z tych zawodników, myślę, że on jest, on jest zapewne najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Najwięcej stoczył tutaj pojedynków i wydaje się faworytem jak na razie. Niedawno też pokonał, dwa tygodnie temu chyba pokonał Brona Breakera, mam wrażenie, w pojedynku. To też może był taki właśnie moment, przez który zasłużył, żeby nie walczyć o pas, a żeby wejść do walki na Brown Contenders. No zobaczymy, czy da radę właśnie tutaj pokonać swoich potencjalnych rywali, tutaj, których będzie za chwilkę miał. No właśnie, za chwilkę przejdziemy do tych zawodników. I pora na pierwszego z tych zawodników. Czy to jest ten gracz, o którym myślę, że będzie wchodził teraz, czy on będzie później wchodził? Teraz będzie wchodził ten, o którym nie myślałem. Akurat teraz będzie wchodził JD McDonagh. W rzeczywistości
członek najnowszy Judgment Day. Tutaj akurat solowy zawodnik, ale zobaczymy, czy ta solowa kariera tutaj dobrze się mu potoczy, bo pomimo, że on nie debiutuje, bo już go widzieliśmy na Raw, to jednak no zobaczymy, co JD McDonagh tutaj pokaże. Czy da radę wygrać z Carmelo Hayesem i tym jeszcze jednym zawodnikiem i zostać nowym pretendentem do pasa, który obecnie posiada Solo Sikoa. Jest to możliwe. W Triple Threat meczu bym powiedział, że Triple Threat meczu, Fatal 4-Way czy więcej tam jak zasób, według mnie nigdy nie można powiedzieć, że ktoś jest takim ewidentnym faworytem, więc zobaczymy, zobaczymy. Mamy JD'ego, mamy Carmelo i ta spora na osobę, która nie ma kontraktu na Raw, tylko tutaj zadebiutuje też ogólnie w Universe Mode. I to jest Axiom, nie pamiętam jak się właśnie dokładnie to wymawia, chyba Axiom, nie wiem dokładnie jak to się właśnie wymawia. To jest zawodnik, którego też widzieliśmy niedawno w rzeczywistości na SmackDown debiutującego. To też myślę, że jest ciekawa postać, która też może w przyszłości być wielkim luchadorem tutaj. Nie mówię, że jakąś wielką gwiazdą typu Main Eventer, ale może być na pewno takim drugim Rey Mysterio, na przykład Dragon Lee, on. To mogą być takie osoby, które mogą być takim drugim Rey Mysterio, więc też na pewno duża przyszłość przed nim. Tym bardziej większa przyszłość, jeśli da radę pokonać tutaj tych swoich rywali i zawalczyć z Solo Sikoą, więc zobaczymy, czy no to byłby dość ciężki pojedynek na pewno dla Axiomana tutaj, no ale zobaczymy, zobaczymy. Najpierw jednak musi się skupić na tych rywalach i zaczynamy ten pojedynek, ten Triple Threat. JD akurat od razu Axioma atakuje. Wydaje mi się, że każdy z nich walczy ze sobą prędzej czy później, przedtem. Wydaje mi się, że każdy z nich właśnie stoczył na NXT walki ze sobą. Czy to JD z Carmelo, czy to JD z Axiomem, czy to Axiom z Carmelo, czy to Axiom z JD. Wydaje mi się, że każdy się prędzej czy później z sobą zmierzył tam na NXT pewnie. I jeszcze Axiom atakuje Carmelo, jeszcze uderzenie od JD'ego i jeszcze neckbreaker. Zawsze te triple threaty są na naprawdę wysokich obrotach i tak tutaj też jest. Super, jak zwykle mamy tutaj Axioma, który jest, jeśli dobrze pamiętam, z Madrytu, z Hiszpanii. Chyba jak był zapowiadany, jeśli właśnie, jeśli czegoś nie pomieszałem, tak mi się wydaje. Niedawno właśnie była walka na SmackDown, która była naprawdę, no świetna to była walka, a tu mamy Carmelo, który nie trafił w ani jednego zawodnika, trafił w sędziego, co jest też niesamowite, że to mu się jak rozdało. Trafia tutaj Carmelo, tutaj kontruje. Kto pierwszy wstanie? Wstaje JD McDonagh. To oznacza, że to jest Code Breaker wykonanie. A jak to się nazywa tutaj? Czy to jest Double Knee Face Breaker? Czy tam tak, to się po prostu tak nazywa. No ale... A drugi to jest corner? Tak, Fade Away to jest corner. Dobra. To też warto wiedzieć. To się może też przydać. Axiom idzie tutaj po baseball bata. Close line. I teraz jeszcze zobaczymy Neck Breakera tutaj. A tutaj mamy DDT od... Nie mamy jednak DDT od Carmelo, bo JD go kontruje. Kontra. Teraz znowu super, German suplex, znaczy piękny ruch JD'ego. Nie wiedziałem, że ma taki ruch w swoim arsenale, szczerze. Niezbyt go widziałem, żeby coś takiego robił. No to było piękne, co zrobił w tym momencie JD McDonagh. Carmelo to jest poza ringiem. JD albo Axiom może to wykorzystać, może tutaj ktoś zgarnąć przypięcie, ale tak nie będzie widocznie. Frankensteiner teraz zrobiony, wykonanie JD'ego McDonagha. I teraz mamy tutaj w tym momencie Carmelo z powrotem w ringu i to będzie suplex cutter zrobiony w wykonaniu Carmelo Hayesa. Mamy też przypięcie szybkie. Mamy jeden, mamy dwa, Axioma nie ma tutaj i nie ma trzech, ale Axiom dopiero tam jest, już kończy być stand, można tak powiedzieć. Ale nie będzie miał miłego przywitania, bo od razu wypada z ringu. I Carmelo tutaj jeszcze robi z close line na JD. A to w tym momencie będzie Somersault Senton nietrafiony. Hayes nie trafia. I to jednak tutaj JD wygra, można tak powiedzieć, tą bitwę broni jakby, tak to można nazwać. Mamy dwa. No właśnie, nie mamy trzech, a mamy za to uderzenie krzesłem tutaj. Axiom wyrywa tutaj, można tak powiedzieć, krzesło. I teraz jeszcze Spanish Fly. Standing Spanish Fly zrobiony. Kontra. Carmelo Hayes. Snap Suplex zrobiony. Ma finishera. A, ucieka tutaj Axiom, ale Carmelo tutaj może kogoś złapać. I nie złapie tu, ale zrobi za to splash, który się mu niezbyt udał. Co będzie? To będzie signature chyba? Nie, to... A on zabrał nie, co on zrobił? Aha, nie, co on zrobił właśnie? Co on zrobił, aby... Nie mam pojęcia, co on zrobił, bo aby mi zabrał finishera, ale on zrobił nie mojego finishera. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Czy JD będzie przypięty w tym momencie? Nie. Ja nie wiem, co się właśnie wydarzyło, bo on zrobił... Mi się wydawało, że on może, że może ukraść finishera i może zrobić... Chyba, że on ma coś takiego, jakby, że okradnie aby komuś finisher i robi swój. Chyba, że tak. Na to wychodzi. DDT od Carmelo znowu nie trafia.
Trzeba uważać na JD'ego tutaj, bo on ma finisher. Nie zrobię jednak tego finishera. My mamy... Aha, to my... To my teraz możemy ukraść ten finisher. Nie wiem, co tu się naprawdę dzieje. Dużo się tutaj dzieje. Fade away'a możemy tutaj za to zrobić. I spróbujmy zrobić fade away. No, nie wiem, jak to wygląda szczerze, bo nie widziałem tego zbytnio. Wszędzie moonsault. To jest... A jednak nie, to jest leg draw, ale tak, fajny naprawdę ruch. Kontra. To mogą być dla ciebie problemy akcją, bo teraz możemy wyjść tutaj i możemy zrobić nothing but net. Przypięcie teraz, tylko może tak, ty JD do narożnika, żebyś mi tutaj nie przeszkadzał, bo wiem, że ty mi możesz mi przeszkodzić. I teraz przypinamy dopiero. Mamy jeden, mamy dwa i akcją nie ma na końcu tego pojedynku. Ale możemy tutaj zaatakować JD'ego. Flying close taki się nie udał. Bądź troszeczkę, że ten Axiom dostanie finishera JD'ego, jak mnie nie będzie w ringu i że tak się skończy pojedynek. I jeszcze uderzę się krzesłem. JD wypada z ringu. To są, myślę, że dobre wieści, bo ma finisher. On jest teraz groźny. Na niego musimy uważać. I teraz właśnie boję się, że będzie rollout wykonany Carmelo. Low blow od JD'ego McDonaha. Wow. Kontra jeszcze tutaj. To teraz zobaczymy wykonanie Carmelo Hayesa. Na kolano, tak, na kolano prosto on tutaj. No, musimy uważać, bo akcją mam wrażenie. Akcją teraz nie może jakby kontrować, mam wrażenie, chyba tak. On ma tą właśnie taką, ma tą pauzę, on nie może teraz kontrować. Więc to są dobre wieści dla wszystkich oprócz Axioma właśnie, więc musimy my to wykorzystać. Nie możemy pozwolić, żeby to wykorzystał JD. Pięknie. Piękny moonsault tutaj. Akcją dalej możemy tutaj użyć to, że on nie może skontrować. Musimy jednak uważać na JD'ego, który tutaj chce wejść do ringu. I my chciałem go zaatakować, ale się nie udało. Ma tutaj kendo sticka. Super kick zrobiony, pięknie. Akcją nie możesz tutaj kontrować. Wyrzućmy go może tutaj kompletnie. I finisher, signatura może być. Mamy zrobioną signaturę w tym momencie. Carmelo Hayes może to potencjalnie wygrać. Tylko teraz musi tutaj pójść. Musi zrobić potencjalnie suplex cuttera. Czy to się uda? To się chyba uda, ale Axiom może wrócić w każdym momencie. Suplex cutter zrobiony. Axiom wróci do ringu. Axiom wraca do ringu. I on dostaje suplex cuttera też w tym momencie. Suplex cutter dla jednego i drugiego. Przypinamy Axioma tutaj w tym momencie. Mamy jeden, mamy dwa. I akcją przypięty. Wow, co za pojedynek tutaj. Ten triple threat naprawdę był ciekawy. Każdy był taki moment, że każdy sobie mógł wygrać, naprawdę. Bo każdy dostał finishera. Jak już każdy właśnie dostał jednego finishera, to znaczy, że następny jakby finisher, to jest na pewno wygrany. Bo nikt nie miał tej resiliencji, chyba jeśli dobrze widziałem. Ale to Carmelo wygrał. Perfekcyjnie to rozegrał. Najpierw suplex cutter na JD'im. Potem akcją wpada do ringu. Suplex cutter dla niego. I Carmelo Hayes zawalczy solo z Sikom na Royal Rumble o pas United States. No a teraz już pora na main event. I pora teraz na main event dzisiejszego Raw. I przed nami właśnie stoi pretendent do pasa Universal Championship, bo mamy teraz potwierdzenie, że Roman Reigns zawalczy z Brockiem Lesnarem, a więc jedna z najbardziej legendarnych rywalizacji Romana Reignsa czy Lesnara. Kolejny raz zobaczymy tych dwóch razem w ringu, a więc na Royal Rumble zawalczą o pas Universal. No to będzie zdecydowanie największe wyzwanie Romana, odkąd został mistrzem w tym sezonie, bo ma Lesnara przeciwko siebie. Jay Uso pokonał Lesnara na SummerSlam, od tego momentu go chyba nie widzieliśmy, się już pamiętam, ale wrócił i chce rewanżu, ale teraz już ten pas właśnie należy do kogoś innego i chciał Romana, dostał Romana, a więc zobaczymy Lesnara z Romanem na SummerSlam. Nie na SummerSlam, na SummerSlam już go widzieliśmy. Lesnara. Na Royal Rumble tutaj właśnie zobaczymy. A dzisiaj zobaczymy go w walce z niedawno pretendentem do pasa Romana, czyli z Rey Mysterio. Na TLC Rey Mysterio walczył z Austin Theorym też i ostatecznie walczył oczywiście z Romanem Reignsem właśnie w Triple Threat'cie. I tam nie wygrał, ostatecznie Roman, jak dobrze wiem, wygrał, a tutaj zobaczymy go w walce z Brockiem Lesnarem, no to może się źle dla niego skończyć. Mam nadzieję, że się skończy dobrze, mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, można tak powiedzieć, bo jednak walka z Lesnarem to zawsze jest duże ryzyko, że może się coś złego stać rywalowi Lesnara. Ale może naprawdę nie wiem właśnie cały czas, czemu on ma na tym attire do RVD, nie mam pojęcia, prawda? Czy osoba, która tworzyła ten attire, robiła to jakby pod właśnie jakiś potencjalny tag team z RVD? Pewnie tak, zakładam. No nie wiem, mniejsza o to, zaczynamy main event, Bestia wraca tutaj na Raw, Bestia zawalczy ponownie, nie tylko na Raw, ale też na
na właśnie pay-per-view, na Royal Rumble. No i to właśnie będzie, to jest naprawdę pierwsze takie realne zagrożenie, że możemy, dla Romana, że możemy zobaczyć nowego mistrza. Mocny kitchen sink od Lesnara i ponownie nadziewa się na to Rey Mysterio. I do trzech razy sztuka? Jednak nie. A w sumie do trzech razy sztuka, można tak powiedzieć, dla Reya. I jeszcze ta sprawdzenie, to może być naprawdę dość mocne starcie w wykonaniu Lesnara, a dla Reya nie wiem, jak to może się skończyć. Oby nie najgorzej, oby nie doznał jakiejś kontuzji czy coś w tym stylu. I mocne uderzenie, taki knockout praktycznie zrobił, tym jakim jednym uderzeniem. Prawie znokautował Reya Mysterio. I kolejne mocne uderzenie. I teraz jeszcze te legendarne, może nie legendarne, ale dla mnie się zawsze kojarzą te uderzenia. I zawsze ten walk na przykład mi się kojarzy z tym Randym, jak co się na SummerSlam właśnie zdarzyło. No to było niesamowite. Jak ja to zobaczyłem, to naprawdę nie wierzyłem przez chwilę, ale potem jak zobaczyłem, jak ta krew leci, to wiedziałem, że to na 100% jest prawdziwa krew i to jest naprawdę rozcięcie. A to było i tak naprawdę, no, niesamowite w takim sensie, że nie, że to było jakieś piękne, że coś takiego, tylko było to dla mnie, tylko po prostu niesamowicie, że w sensie szokujące, niesamowicie szokujące by to było. Ten film też wleci w piątek, tak? W piątek wleci, więc w piątek wieczorem albo w sobotę w dzień jakby, no zrobię predykcję oczywiście też na Survivor Series, na które się już nie mogę doczekać. Choć wiem już, że no jakby największy, może tak, ja miałem dwa takie jakby największe hype'y, można tak powiedzieć, na to show. Jedno, powrót Randy'ego, to już jest potwierdzone, więc, ale i właśnie no niestety, wiadomo, że to będzie fajny jakby moment, jak go zobaczę, ale z drugiej strony wiadomo, jakby jak to jest zapowiedziane, to już nie jest aż takie, nie będzie to aż takie jakby, no nie będzie aż to tak piękne, ale i tak będzie piękne zobaczyć Randy'ego po takim długim czasie. Na drugi hype miałem, ale już chyba nie mam, już powoli mi gaśnie, już kompletnie. Znaczy, według mnie już teraz 10% szans na to, albo nawet 5 może, że Punk się pojawi tam, naprawdę, nie wierzę. Według mnie, jakby on miał wrócić, to niemożliwe, że jest aż tak cicho. Ktoś by na pewno już jakby, jakiś tam portal newsowy o WWE czy o wrestlingu na pewno by coś mocnego już podał. Więc wydaje mi się, że jest zbyt cicho. Byłoby to mega, naprawdę, ja była taka ogromna niespodzianka, zwłaszcza, że właśnie nic nie wskazuje w ostatnich tygodniach, nawet w ostatnich tygodniach by wydaje się, aby się to wszystko oddalało, więc powiem tak, jak na Survivor Series się pojawi, to nie będzie jakaś ogromna katastrofa, bo za niedługo Royal Rumble, ja nie ukrywam, żebym go chyba bardziej chciał zobaczyć, żeby powrócił na Royal Rumble, bo na przykład ten widok, 30 wybór, 30, znaczy no, może 30 tak jakby wejść, 30 wejście do Royal Rumble meczu i tam Cult of Personality, CM Punk'a gra, to było po prostu jeden z top 5 może, albo top 1 nad legendarnych powrotów w historii WWE, naprawdę, bo to jest coś, co wydawało się po pierwsze niemożliwe, a po drugie, no z 10 lat się na to czeka, naprawdę, wybije to 10 lat w następnym roku, bo w 2014 on odszedł kontra Lesnara. Powiem tak, Rey tutaj się stawia dość dobrze, teraz, wow, aż tutaj uwiecił na tych linach Lesnar. A to będzie chyba to, co robił Alberto Del Rio przez jakiś czas jako finisher albo signature. Dragon Lee to też chyba robi, tak mam wrażenie. Czyli właśnie ten double foot z tą w klatkę piersiową od razu. Mam też przypięcie na Lesnarze. Powiem tak, Rey się trzyma. Rey naprawdę wygląda dobrze. Ma też signaturę. Może teraz będzie prawo też robić tą signaturę. Nie będzie jednak. Jest skontrowany. I kolejny raz to mocne, mocne bardzo uderzenie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł Rey, bo od razu jest sprowadzony znowu na ziemię. Już nie ma też tej signatury, bo ten kick-upem was stracił i kolejno, no naprawdę za niedługo będzie znokautowany tak na dobre, że już nie wstanie, jak tak dalej będzie. Jak tak dalej właśnie będzie, to za chwilę Rey w ogóle już nie wstanie. Super zrobiony. I teraz jeszcze złapany tutaj, prosto jakby w pasze lwa, może tak powiedzieć, wpadł Rey Mysterio z tym. Teraz tutaj wypada z ringu, blok sobie spokojnie poczeka, który ma signaturę, ma finisher. Zobaczymy, czy tego nie skończy czasem za chwilkę. No nie wiem, Rey, na twoim miejscu ja bym się bał, na twoim miejscu szczerze wrócić do ringu nawet. Bo wie dobrze, kto na niego czeka tutaj. No chyba będzie musiał za niedługo wrócić. Lesnar już się możliwie, że niecierpliwi na niego. I z każdą sekundą może coraz bardziej zły jest. Z jednej strony nie dziwię się, że troszeczkę może Rey się potencjalnie bał, ale no to nie był dobry ruch. Rey, to nie był w ogóle dobry ruch, a teraz możesz za to ucierpieć. Bo to możliwe, że będzie. Tym razem chyba to zobaczymy już. I tak, tym razem już Suplex City zobaczymy. Drugi German i za chwilę trzeci German Suplex. W wykonaniu Brocka, Lesnara. Mamy to trzy German Suplexy. Teraz potencjalnie i to jest kontra. Rey kontruje, nie będzie tutaj finishera. Wow, nie będzie finishera. I to będzie chyba DDT. To będzie DDT od Rey Mysterio, który też ma szansę na finishera. Gdyby nie to, że Lesnar tutaj w
wchodzi do narożnika. Nie trafia. Błąd Reja. I za ten błąd nie zapłaci jednak. I jeszcze double foot stomp. I jeszcze suplexa zrobi. Że on udźwiga tak Lesnara, to jest szok dość duży dla mnie, nie ukrywam. On będzie robił finishera. Ale nie trafi. Nie trafi Rey Mysterio. To może być duży błąd dla niego. A to jest kolejna kontra finishera. Jakim cudem on to zrobił? Rey Mysterio pokazuje, że może walczyć z Lesnarem. Naprawdę niesamowite. Ale jeszcze teraz potężne, aż kolano, naprawdę. Ale wstaje tutaj Rey i od razu dropkick. Wow, naprawdę Rey imponuje mi mega w tym pojedynku. Ale nie zmieni to jednego, że Lesnar i tak jest, jakby może powiedzieć, poluje dosłownie na Reya, który teraz wypada z ringu, ale tam nie jest bezpieczny. On z Lesnarem to nigdzie nie może być bezpiecznym. Czy zobaczymy powerbomba tutaj potencjalnie? Chyba zobaczymy powerbomba. Ten powerbomb będzie tutaj na krawędzi ringu i tak jest. I jeszcze na koniec tutaj jedno mocne właśnie uderzenie jeszcze w narożnik, tutaj może tak bardziej w bok ringu, a to jest trzecia kontra finishera. Ja nie wierzę naprawdę. Nie ukrywam, że od jakiegoś czasu, trzy z rzędu finishery, chciałem, żeby to była Kimura, a on mi trzy razy tą Kimura lock skontrował. Co jest z Reyem, naprawdę niesamowite. Nie mam sygnatury tutaj? Nie wiem co się dzieje, ale dobra, wrzućmy go do ringu. Na pewno mogę zrobić sygnaturę, ale i tak naprawdę to co się dzieje, mam troszeczkę dość, nie ukrywam Reya za to co się dzieje w tym pojedynku, bo trzy Kimury mi skontrował, to już powinien być koniec walki. A on mi trzy Kimury skontrował. I mamy zrobione na środku ringu już ostatnia moja próba, jak nie zrobię teraz Kimury to już nie robię więcej. W końcu Kimura lock na ręce Reya Mysterio, Resiliency, zapomniałem, że mają Resiliency kompletnie. Clothesline. Teraz byłoby pięknie, gdzie F5, jak on tak właśnie się odwrócił i prosto by się nadział na F5. To byłoby piękne, naprawdę. No ale Lesnar już nie ma więcej finisherów przez Reya. Rey za to ma dwa finishery. Kolejny suplex od Lesnara. Nie wiem pojęcia, co Lesnar sobie teraz już myśli. Jak już tyle prób robił na finishery i tylko jeden raz mu się udało. Kilka mocnych uderzeń. Lesnar znowu trafia, Lesnar wrzuca tutaj w narożnik. Tylko Reya Mysterio. I kolano jeszcze teraz, mocne kolano, prosto w głowę tutaj byłego pretendenta. No jednak Rey to dalej jest właśnie zawodnik typu main eventer, więc wiemy dobrze, że mógł się postawić, ale nie wierzy naprawdę, że aż tak się postawi ostatecznie Lesnarowi. I rzuca jeszcze na środek ringu, tutaj jest. I wypada z ringu teraz. Lesnar wychodzi na samą górę, a czemu nie w sumie, czemu nie? Lesnar na samej górze i Lesnar nie trafił, ale to wygląda bardziej jakby spadł z tego, to nie wygląda jakby on się odbił, tylko aby się ześlizgnął, aby jakby właśnie jakoś spadł, czy coś właśnie w tym stylu. DDT zrobione na Lesnarze. Jeszcze teraz kopnięcie, albo nawet leg drop, taki leg drop na dłoni Lesnara. Mamy kontrę. Wrzucony z powrotem Rey Mysterio do ringu. Może mieć duże kłopoty tutaj w tym momencie. Może mieć naprawdę duże kłopoty tutaj, bo mamy już finishera. Lesnar już ma finishera i jeszcze za chwilę może mieć sygnaturę. Aj, dobrze to zrobił. Bardzo mądrze to zrobił Rey Mysterio. I to może być błąd, może nie błąd, ale to może być moment, w którym Rey to przegrał. Naprawdę to może być koniec. I czy zobaczymy to F5, czy będzie kontra? Nie będzie kontry. Tu jest taki moment właśnie, w którym może być kontra, ale nie było kontry. Za to jest row break. Wow, naprawdę jest row break. Co za walka, w sensie, znaczy no tutaj już Rey sam jakby nic nie zrobił, tylko miał dość duże szczęście. Ale i tak, wow, co za walka naprawdę. Nie, czy Lesnar wie co zrobić, teraz jeszcze kolano trafia. I jeszcze jedno uderzenie udało się. I ponownie ten Bulldog i takie DDT, Wheelbarrow takie DDT można powiedzieć. I Lesnar wypada z ringu, za liny tutaj wypada. Kontra od Lesnara. Suicide Dive, dobrze się schylił tutaj Lesnar. Wątpię, że to było zaplanowane, ale Lesnar się bardzo dobrze schylił.
Dość niespodziewanie, można tak powiedzieć. Mamy jeden z najlepszych, myślę, że main eventów Raw w tej serii, bo naprawdę wydawało się, że to może być łatwy pojedynek dla Lesnara, a Rey się mega stawia. Rey się mega stawia w tym pojedynku. Świetne takie, taka jakby Enziguri Hurricane Run, aby tak powiedzieć, takie jakby przejście, aby miało być Enziguri, ale robi ostatecznie Hurricane Run. I krew na twarzy Lesnara. Kontra tutaj. I jeszcze Kitchen Sink się nie udał. I taki X-Factor jakby wykonałem Reya Mysterio. Wow, naprawdę Rey wygląda lepiej niż możliwie, że kiedykolwiek w tej serii. Nie wiem, czy Rey miał naprawdę lepszy pojedynek. On jest stand. Lesnar, jeśli on teraz wrzuci Lesnara, to byłoby niesamowicie mądre, ale nie wrzuca go. A za to on za chwilę może tutaj wygrać przez countout. On za chwilę może wygrać przez countout. Czy Lesnar da radę wstać bez instant recovery? Czy będzie musiał jednak użyć instant recovery? Czy Lesnar da radę wstać? Nie da rady chyba wstać. Już powoli wstawał, ale wstaje tutaj jednak. Dropkick w jego wykonaniu. Nie będzie robił finisha na razie, jednak może signature będzie robił. Nie będzie robił nic na razie, bo jest skontrowany. Czy to będzie suple? Nie, to będzie nasz taki... Jakby taki snap suple, ale troszeczkę taki... Nie wiem, jak się nazywa ta druga nazwa, której szukałem, ale mniejsza o to. Belly to belly za to teraz, złapany ponownie z Rey Mysterio. No co właśnie tutaj więcej może zrobić Lesnar, to chyba nikt nie wie naprawdę. Ja na pewno nie wiem, on nie wie. Ale może teraz. Szykuje się kolejne F5. Tym razem jak trafi, to prawdopodobnie nie będzie tutaj nigdzie lin. I czy trafi po pierwsze? To jest jedno pytanie. Trafił. Ale jest tutaj środek ringu, tylko że czy on nie ma... Nie, on chyba użył resiliency. Jeden. Sędzia coś wolno liczy. I jednak udało się. Sędzia chyba sam po prostu widział, jaki to jest main event. Nie chce tego zatrzymywać, ale w końcu musiało się to skończyć. Wow, ale naprawdę Rey Mysterio dał kapitalną walkę tutaj i nie dał Lesnarowi łatwego, żeby się łatwo po nim przeszedł tutaj. Niesamowite naprawdę. Niesamowity pojedynek, ale Brock Lesnar kończy ostatecznie to show i tą walkę jako oczywiście zwycięzca, więc przed nim jedynie walka z Romanem Reignsem. Z jednej strony można powiedzieć, że nie pokazał się za dobrze, bo Rey taką miał długą walkę, a z drugiej strony pokazał się, że nieważne jak długa walka potrwa, to i tak wynik jest ten sam. Lesnar wygrywa. Czy taki sam też wynik będzie na Royal Rumble, dowiemy się już za niedługo, a teraz będziemy kończyli. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!